Ziobro składa nowy wniosek o uchylenie immunitetu Grodzkiego. Nowy wniosek prokuratora generalnego o uchylenie immunitetu Tomaszowi Grodzkiemu. Prokurator generalny skierował do Senatu kolejny wniosek o uchylenie immunitetu marszałka tej Izby Tomasza Grodzkiego. Według śledczych poprzedni wniosek został niezasadnie pozostawiony bez biegu. O złożeniu pierwszego wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego prokuratura poinformowała 22 marca. Wniosek dotyczył podejrzenia przyjęcia korzyści majątkowych od pacjentów lub ich bliskich w czasie, gdy Tomasz Grodzki był dyrektorem szpitala specjalistycznego w Szczecinie i ordynatorem tamtejszego oddziału chirurgii klatki piersiowej. Jak wynika z ustaleń postępowania, korzyści majątkowe w postaci pieniędzy w złotówkach i dolarach, w wysokości od 1,5 tysięcy do 7 tysięcy złotych, lekarz przyjmował w kopertach. W zamian zobowiązywał się do osobistego przeprowadzenia operacji lub ich szybkiego wykonania, a także do zapewnienia dobrej opieki lekarskiej. Tomasz Grodzki usłyszeć ma 4 zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych w latach 2006, 2009 i 2012 roku, podała prokuratura. Pod koniec października Centrum Informacyjne Senatu CIS informowało, że Senat nie zajmie się wnioskiem prokuratury o uchylenie immunitetu marszałka Grodzkiego. Wicemarszałek Bogdan Borusewicz poinformował śledczych, że postanowił pozostawić wniosek bez biegu, ponieważ nie został on poprawiony, o co wcześniej wnioskował Senat. Jak z kolei przekazała w środę Prokuratura Krajowa, prokurator jeszcze w kwietniu bieżącego roku, nie uznając wskazań Senatu dotyczące wniosku za uzasadnione, kierując się jednak przekonaniem, że rozpoznanie wniosku bez zbędnej zwłoki leży w żywotnym interesie publicznym, dokonał modyfikacji wniosku. Mimo uwzględnienia przez prokuraturę uwag Senatu, wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz w październiku bezzasadnie pozostawił wniosek bez biegu, nie uzasadniając w piśmie skierowanym do prokuratury podstaw takiej decyzji, podała PK. W połowie grudnia prokuratura okręgowa w Warszawie przekazała, że prowadzi śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień poprzez pozostawienie bez biegu wniosku prokuratury o uchylenie immunitetu marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu.